Siemaneczko w 130 części Let's Play Gothic 3. Zanim opuścimy Bakareszt, no to zróbmy to zadanko, bo jest do zrobienia na miejscu i to w miarę szybko. Po prostu nie rozejrzałem się zbyt dobrze. Dziwne, że on też tego nie zrobił. Albo że jacyś niewolnicy się tym nie zainteresowali, no ale okej. Trzy szkatuły to będą trzy szkatuły, no. Ruiny są dość malutkie. O, tu jeszcze jakiś szakal. O, tam jest następna ten. Następna szkatułeczka. Dobra, no w sumie, no faktycznie, no nie rozglądałem się po tych ruinach w ogóle. Nie wiem, czy można było to wywnioskować, że te szkatuły mogą być tutaj. Można było chyba, nie? Tylko tak to chyba troszeczkę olałem. O, właśnie. Dobra. Może dostaniemy u niego te 5 reputacji i będziemy mieli stówkę. Zobaczymy. Fajnie by było. To by było takie zwieńczenie tego miasta. Fajne miasto. No, pierwsze takie miasto spore. Myślałem, że trochę będzie to inaczej wyglądało, ale... Dobra. Oto twoje szkatuły. Wkrótce będę najbardziej szanowanym kupcem w Bakareszu. Proszę, to dla ciebie. Okej, jednak nie. Jednak nie. Pewnie za oczyszczenie oazy dostaniemy reputację, no ale to raczej nie wchodzi w grę, przynajmniej na początku. Jeszcze z nim musimy zagadać. Rozmawiałem z Tisgarem. I? Co powiedział? Przynosisz jakieś nowe rozkazy? Owszem. Chcę, abyśmy wyrównali rachunki z bandytami w oazie. My? Tak. Rozumiem. Uzbrój się więc i daj znać, kiedy będziesz gotowy. Dobra. Nie będziesz mi potrzebny. Nawet jak się zdecyduję, to raczej sam to zrobię. Muszę pamiętać o tym Watrasie, kurde, z Lago. Ale Lago będziemy raczej odbijać. To jest chyba jedno z tych miast, gdzie się może zmienić sporo. Chociaż nie pamiętam, czy w mojej wersji LTE ma... Lago jest już. Ta nowa zawartość, nie? Bo tam, wiecie, teraz wyszła jakaś nowsza wersja. Wiem, że moja wersja miała 95% konsekwencji przeniesione do siebie, a ta nowsza już ma stówkę. Ale wiecie, no nie będę od nowa zaczynał. Gdzie tu był jakiś... Aha, droga... Czekajcie, ja się tu kurwa zgubiłem chyba. Droga to była tędy? Może. No, ale nie, wydaje mi się, że Lago chyba częściowo też, albo może w całości powinno mieć nową zawartość po odbiciu. Muszę sprawdzić, to jest kwestia tam wygooglania. Dobra, ciśniemy przed siebie. Tutaj w porządku, wszyscy mnie tutaj lubią. No, okej. Aha, ten koczownik z jaskini poszedł tam do oazy, spoko. No, z tym niewolnikiem, no, można z nim zagadać i wziąć to zadanie na broń, bo jeszcze koczownicy, asasyni nie gniewają się za to. Ale jak już oddamy mu broń, no to... Więc po co brać zadanie, którego nie będziemy mogli oddać, nie? No właśnie, dobra. Myślę, że odpalimy swój radar. Aha, są tutaj te gówna. Dobra, przynajmniej troszeczkę spokoju z nimi zrobimy. Dobra. Pięknie. I tam chyba będzie ta oaza, jak pociśniemy prosto, nie? No dobra, to przez nią przejdziemy, to tam nie ma większego problemu. Pozbierałem przy okazji parę ziółek. Zawsze się przyda. O Jezus, oj, spokojnie. Wiem, lagi. Spokojnie. Dobrze, chyba trzymamy się nawet trasy, tak. Trasy. Dobra, tam są namioty. Spoczko, możemy nawet zahaczyć w sumie o tą oazę. Znaczy możemy, no zahaczymy, no czemu by nie. Coś więcej tu się powinno zmienić? Raczej nie. Zaraz się dowiemy, jak troszeczkę zagadamy. Dobrze ci radzę. To 5 koła to na co jest? Na pewno masz coś lepszego do roboty. Wchodzi.
Nie mam pojęcia. Jeśli on będzie tak cały czas, to już nie pamiętam, na co potrzebne wiek. Było te 5 koła. Pomyśl o tym. Dobra. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Nie będziemy mu płacić, bo raczej nie będziemy odbijać Bakaresztu. Aha, stado lwów. No nie mam ochoty się z nimi mierzyć za bardzo. Dobra, miniemy od prawej strony. Nie mam takiej potrzeby. Wiem, że to jest sporo exp, ale nie chcę robić tego na odcinku, bo... No po co? Wróciłbym w miarę na ścieżkę. Tam jakieś ruiny w oddali są. Czekajcie, to w zasadzie jestem. Tutaj jest. Aha, dobra. Alshedim odkryta. Okej, raczej nikt mi tego zadania nie zlecał. Kurwa. Dobra. Sporo ich. Tam jest jakaś... Kurwa, tam jest chyba jakaś jaskinia, nie? Zaraz to sprawdzimy. Dobra. O Jezus, 4 sztuki. Czekajcie, zapiszemy, bo jest... O Jezus, tu jest całe gniazdo ogrów. Oh shit. I po krzyku. Zaraz się przekonamy. Jak będzie tylko jakaś jedna gówniana skrzyneczka, to się troszeczkę rozczaruje i zdenerwuje. Ale bądźmy dobrej myśli. Aha, aha, dobra, jeszcze pełzacze tutaj są. O dziwo. Utraw go, dobrze. Piękny hedzik. Dobra. Nie wiem, czemu nie atakują. Ale to jest ich sprawa. Nie wtrącam się w takie... Jeszcze jakby było fajnie, jakbym trafiał, nie? Wtedy byłoby naprawdę nieźle. Dobra, to jest jakaś większa jaskinia pełna pełzaczy. Dobra, zrobimy tak, troszkę się podleczymy. Wyciągniemy pochodnie, bo się robi ciemno. Dobra, zrobimy zapis i wyciągniemy toporek. Dwie sztuki jeszcze. No Jezus, tak będę się z nimi kurwa męczył. No nie, pierdolcie się, nie, nie, pierdolcie się. Ubiję was w ten sposób, się nie będę tutaj cackał z wami. Dobra. Bo nie mam na to czasu po prostu. Jest jeden kuferek, zaraz zobaczymy, czy nie jest jakaś gówniana zawartość. Amulet druida. Maksymalna mana, siły, życiowo odporność na choroby. No nie, to jest akurat dość fajna rzecz. Patrząc na to, ile kosztuje. Dobra, opłacało się tutaj przyjść. Jeszcze interesują mnie te brakujące fragmenty. Co to może być? Nie pamiętam, co było pierwszym fragmentem. Kuźwa. Teraz sobie za Chiny chyba nie przypomnę, co to mogło być, nie? Owiane berło ciemności. Może to było berło ciemności? Kurwa. Talizman, kostura. Kostur lodu, kostur wiecznie żyjącego. Dobra.
Coś tam będziemy... Jak przyjdzie robić to zadanie, to się wtedy będę martwił, gdzie to jest. Dobra, opylało się. Opylało się, jestem zadowolony. Troszkę mi zajęło oczyszczenie tego wszystkiego. O Jezu, to są kolejne te. O kurwa. Tam jest chyba jakaś żyła. Ta, chyba siarki, jak się nie mylę. Warto zerknąć. Dobra. No oczywiście, że tak. Jeszcze nieraz może będzie gdzieś druga, ale nie, niekoniecznie. Tam były mroczne te zębacze i to spore stado. Niekoniecznie chcę z nimi się umierzyć. Kolejne ogry. No coś takiego, to jakiś chyba wysyp jest, jakiś zagłębie albo dolina ogrów. Ale tam może być jaskinia za tymi skałami, tymi kamieniami rozwalonymi. Dobra. Oj, 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 oj. Jeszcze jakieś lagi za sobą przyniósł. Dobra. Kurde, no byłem przekonany, że będzie jakieś tutaj wejście do tej świątyni, do jaskini po prostu, a tu dupa. Ale mamy złoże złota na otarcie łez. No kurwa, to one w tych ruinach siedzą. No dobra, w sumie też to jest logiczne. Dobra. Zróbmy zapis. No tutaj gdzieś może być też mag. Albo w tamtej świątyni. Ciekawe, czy to nie będzie świątynia Morasul. Zobaczymy, co w tych ruinach na nas czeka. O kurwa. Już widzę, że nic dobrego. Pustynny gargulec. Dlaczego? Tu chyba będzie ten przeciwnik, przy którym muszę zmienić pancerz. Dobra, stamina mi się skończy, czy go powalę? Dobra, udało się resztką sił. Ale znając życie, to pewnie będzie ich tutaj więcej niż jeden. Niedobrze. Wszystko wypełzać. No dobra. Okej, okay, idzie następny. Kurwa. Dobra. Jeszcze jeden był gdzieś. Oj! Jak mnie skubaniec zaskoczył. Dobra. Jeszcze mroczne zębacze widziałem. Kolejny. Dobra, to może niech przyjdzie tutaj ten gagatek. Zaraz się zajmiemy zębaczami. No, będzie teraz kurwa. Tamte żaden z tamtych nie parował. Ten będzie mistrzem parowania ataków. Dobra. Jeszcze jakiś tu zamierza przyjść. Oj, pełno ich tam jest. Dobra. Całe stado, tu jest naprawdę pełno kuźwa zębaczy. Pełzaczy. Chociaż zębaczy może też, cholera wie. Gnista strzała nietrafiona. Kurwa. Pierdolone, no. Jak się ognistą strzałą nie trafi, to jest takie dość bolesne, bo te strzały to są dość drogocenne. Zwoje badaczy. Ciekawe. Ciekawe, czy to będzie coś do poczytania, jakaś lekturka. Dobra, i tak lepiej pełzacze niż gargulce. Więc może nie będę narzekał. O, kolejne zwoje. Są ogromne ruiny. Tu się jeszcze jeden biedaczek zachował.
Dobra. Tu mamy całe statko. Powiedzmy, że łatwy exp. Nie stanowią żadnego poważnego wyzwania. Dobra, porozglądajmy się w takim bądź razie. To jest jak... Nie, myślałem, że to jest żywy jakiś kolejny, ale nie, nie. To o, mamy kuferek. Może coś będzie wartościowego. Klucz do świątyni w Al-Shedim. No, na pewno się przyda. Bierzemy. No i 2000 expa wpadło. Oj, no, no niedużo w sumie brakuje do poziomu. Dobra. Troszkę się tu porozglądać możemy. Kamienna tablica. Zaraz to trzeba będzie poczytać wszystko i posprawdzać. Dobra, coś jeszcze tutaj ewidentnie jest, tylko nie wiem co. Tutaj grzyby rosną wokół wieży. Dobra, możemy się zająć tym stadem, żeby mi tu nie przeszkadzało. Nie wiem, czy to przez nie się tam robiła taka muzyczka. Tam jeszcze coś, na pewno coś jeszcze w ruinach jest. Dobra, może się napijemy, bo nam troszeczkę jednak HP ubyło. Nie chcę tak z łukiem tutaj chodzić, dlatego że nie chcę czegoś przegapić. Już wiem, co tutaj jeszcze. O kurwa. Tu jeszcze jest od zawalenia gargulcy. 3 sztuki co najmniej. Mnie troszkę martwi, bo to jest dużo. Mhm. Dobra, ten też ładnie zaraz padnie. Nie uciekaj, no come on. Dobra. Jeszcze został nam trzeci. Na spokojnie. No, kończą mi się te większe miksturki do leczenia. Niedobrze. Dobra, tutaj mamy gagatka. Dobra, w zaułek i tłuczemy go. Przypomniały mi się te gargulce w tej jaskini. Tam chyba była też królowa pełzaczy, nie? No, jak wymsknął się. Nie uciekaj, dziadu. Dobra. Stanowczo za mało expa z nich jest, bo to są naprawdę upierdliwi przeciwnicy. I obrażenia jak siekną, to też zadają sporo. Złamany. Co będzie tutaj? Może jakiś kolejny klucz? Nie, to bojowy barbarzyńcy, zabójca orków, obrażenia od ostrza, tylko że broń dwuręczna, no. Bierzemy. Może by się przerzucić na broń dwuręczną? No proszę. To się tam takich panów nie spodziewałem. O, tu mamy jakieś zwoje. Odszukaj 3 zwoje badaczy, zajebiście, expik. Nie, to przed chwilą otworzyłem. Coś tu jeszcze chyba widziałem. Tylko, że chyba to... A nie, tego nie brałem też, dobra. Za dużo to nie było tam. Dobra. Okej, tu też w miarę chyba spokojnie to wygląda. Dobra, zaraz z nim zagadamy. Tylko zanim to zrobimy... jakaś kamienna tabliczka, coś tam tutaj nam powpadało, tylko czy będzie coś do przeczytania? No właśnie, tak myślałem. To te kamienne tabliczki to są do czego? Aha. A ta kamienna tabliczka?
A, to jest ta prastara wiedza, rozumiem. No dobra, weźmy to. Coś o historii starożytnej kultury. Dokładnie tak. I nawet nie... O kurde. Aż dziwne, nie? To są koczownicy, nie? No tak, no nie mają pancerzy asasynów. Zajmij się swoimi sprawami. Dziwne, że nic nie możemy z nim pogadać. No ale dobra, to tutaj sobie zakończymy odcinek. Resztę tych ruin sprawdzimy w przyszłym odcinku. No i co, chyba jesteśmy niedaleko, tak, potencjalnego maga wody. Dobra, na dzisiaj to tyle, także trzymajcie się i na razie.